Szanowni Panowie Marszałkowie, Panie Prezydencie, Magnificencjo, Panie Rektorze, Koleżanki, Koledzy Samorządowcy, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę na ten fakt w mieście Toruniu, w miejscu urodzenia Mikołaja Kopernika, wielkiego Polaka, wielkiego, myślę, też człowieka renesansu i astronoma, i naukowca, ale co istotne, jest dzisiaj człowieka, który jednoczy w aspekcie nauki, w aspekcie prawdy, ale też w aspekcie dzisiejszego dnia jednoczy nasze regiony, czyli miejsca jego bytności, miejsca funkcjonowania. Bardzo dziękuję panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za zorganizowanie, za goszczenie, za dzisiejszy czas. Dziękuję również koledze Mieczysławowi Strugowi, bo faktycznie dopełnia się nasze wieloletnie regionalne dążenie do wspólnego działania w aspekcie wytyczenia już szlaku o charakterze międzyregionalnym, szlaku o charakterze Polski, o charakterze Europy. I myślę, że przed czas Wielkiego Święta 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika tutaj na miejscu jest to bardzo znaczące, bardzo znamienne, że dobrze wykorzystujemy ten moment i dobrze zapowiadamy współpracę i podnoszenie wielkiej osoby, jaką był kanonik Mikołaj Kopernik. Szanowni Państwo, tu się urodził, większość życia spędził, tego twórczego, dorosłego, właśnie na ówczesnej Warmii, dzisiejszym regionie warmińsko-mazurskim, najwięcej na wzgórzu katedralnym i w samym Fromborku. Tam powstało jego dzieło i tam również zapadła decyzja o jego opublikowaniu. Był również w Lidzbarku Warmińskim, był również w Olsztynie jako doskonały zarządca, administrator. Z kart historii dowiadujemy się, że organizował obronę Olsztyna przed najazdem krzyżackim w ówczesnych czasach. Mamy tą świadomość też jego pamiętnego grobu właśnie na wzgórzu katedralnym, gdzie prochy spoczywają we Fromborku i myślę, że to wszystko nas bardzo mocno jednoczy, a ta też wędrówka i te rodzinne zaszłości z pomorskim województwem jeszcze bardziej obiecująco patrzy na naszą synergię przy pamięci wielkiego Polaka, wielkiego astronoma, osoby duchownej. Chcę tutaj powiedzieć, że cieszę się bardzo, dlatego że w 2007 roku u nas ten szlak został zainicjowany, ma 300 kilometrów, ma ponad 34 sygnatariuszy, głównie samorządowców, ale również i organizacje pozarządowe, i agendy wszelkiego rodzaju w tym działaniu. I myślę, że teraz, jak połączymy go w tą piękną pętlę, to z pewnością jeszcze większe znaczenie i jeszcze większe wartości tego wspaniałego obywatela Polski będziemy mogli promować na cały świat, wykorzystując przecież wszelkie aspekty historyczne, turystyczne, gospodarcze i te solidarnościowe we wspólnym działaniu. Bardzo się cieszę na możliwość podpisania listu intencyjnego i myślę, że przed nami wielka droga dobrej współpracy. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.